zabity na pół chwały, leży bohater, nieżywy. Strzaskana pierś od granatu i krzyk na twarzy zastygły. Lat życia skończył niewiele. Rozkazów słuchał wytrwale. Nikogo nie lubił ranić, tylko ćwiczył w zamale. Kiedy na poligonie pierwszy raz swe strzały oddawał, dumny był, kiedy trafił. Blaszany przeciwnik nie krwawił. Gdy dalej słuchając komend uderzał w worki wypchane, zmęczone, cieszył się szczerze z rozkazów wykonanych. I chętnie wracał myślami do domu i do dziewczyny. I pisał listy stęsknione do niej i do rodziny. Radował się słońcem i życiem i wierszem skrycie czytanym. Odczuwał, jak doznajecie, duszą, nie tylko ciałem. Wtem nagle zawyły syreny, ojczyzny woła, krwi pragnie. I przestał się żołnierz radować i bał się, jak bardzo normalnie. Gdy głowa pokryta hełmem myśli już zebrać nie zdoła, gdy pierś opięta masami o pomoc w rozpaczy nie woła. I tylko na krzyk wrażliwy, które rozkazy wydają, to idzie, to biegnie, to pada, tak jak od niego żądają. Żądają strzelać do ludzi, by krew na boki tryskała. On stanął, pomyślał i upadł. Jego tytuł, który możecie Państwo przeczytać na plakacie, niż nie wolna.